Maciej Musiał, 24 l. Wyprowadza się z Polski i szuka lokum w Londynie. Gdy powiedział o tym mamie, była w szoku. Czuła, że dzień rozstania z ukochanym jedynakiem nadejdzie i obawiała się go. Chciał być samodzielny, dorosły. Nie lubił grać, gdy byłam w pobliżu, wspomina Anna Musiał. Ostatnio Maciek oznajmił jej, że szuka mieszkania nad Tamizą i odetchnęła z ulgą. Myślała, że wybierze odległe Stany. Zwłaszcza, że na planie Wiedźmina zauroczył się prześliczną Amerykanką Freją Allan, 18 l. Maciek śmieje się, że wybrał Anglię, bo w telewizji można oglądać piłkę nożną, a nie amerykański futbol. Prawda jednak jest taka, że nie chce być daleko od domu i rodziny, więc zdecydował się na Londyn. Muszę się pozbyć akcentu, tłumaczy. Łódź żelazo, póki gorące. Po serialu 1983, w którym zagrał jedną z ról, wyłożył również własne pieniądze, by go wyprodukować. Magazyn Forbes umieścił go na liście najbardziej obiecujących osób przed trzydziestką. Anna, która zna show biznes od podszewki, wie, że to jego 5 minut. Jest niepowtarzalny i mam tego świadomość. Doskonale sobie radzi w życiu oraz w pracy, którą wykonuje. Jest świetny, choć za rzadko mu to mówię, chwali. Mamę i syna łączy szczególna więź. Kiedy w podstawówce woda sodowa uderzyła Maćkowi do głowy, postawiła go do pionu. Była na posterunku, kiedy dorastając, przeżywał okres buntu. Wtedy skierowała go w stronę religii. On odwdzięczył się jej, trwając u jej boku podczas trudnego rozwodu. Pomógł jej odzyskać wiarę w siebie, zabiegał, by wydano jej wiersze. Mimo spięć i walki o swoje terytorium, to jednak mamy bliskość, relacje, cieszy się Anna, a on dodaje, mam mądrą mamę. Dlatego to z nią najpierw skonsultował swoje plany wyjazdu z Polski. Ma prawo wiedzieć. Nie wyobrażam sobie sytuacji, gdyby miała się czegoś dowiedzieć z gazet, a nie ode mnie. To byłoby przykre, wyjaśnia. Anna wie, że dobrze wychowała jedynaka. Wierzy, że poradzić sobie z każdym wyzwaniem. Zapewniła mu solidne fundamenty. Cieszy się, gdy syn podkreśla swoją więź ze Stwórcą. Dzięki Bogu mam inny punkt odniesienia. Inny pryzmat, przez który spoglądam na świat i samego siebie, zapewnia aktor. Wyjazd do Londynu traktuje jako kolejny etap kariery, ale jego serce zostaje nad Wisłą. Kocham nasz kraj, kocham polską kulturę, podkreśla, a Anna wie, że rozstają się tylko na chwilę.